W piłkę nożną w Polsce gra się już od ponad 130 lat. Pionierami tej dyscypliny na naszych ziemiach byli żyjący pod zaborem austriackim mieszkańcy Krakowa. Jeszcze zanim Polacy ogłosili niepodległość, krakowskie drużyny miały na swoim koncie liczne sukcesy, które są wzbogacane po dziś dzień. Jak powstawały Krakowia i Wisła, tego dowiecie się w pierwszym odcinku historii polskiej piłki. Pierwszy, w pełni potwierdzony przypadek pojawienia się futbolówki w Polsce miał miejsce w roku 1889. Henryk Jordan, lekarz i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie swoich zagranicznych podróży zetknął się z nowymi tendencjami w wychowaniu młodzieży. Uczniowie i studenci socjalizowali się z rówieśnikami poprzez uprawianie sportu. Zachwycony zachodnimi metodami profesor, rok wcześniej wynegocjował od władz Krakowa wydzielenie terenu na Błoniach dla celów sportowych. Profesor Jordan sądził, że zamiast prostych ćwiczeń gimnastycznych należałoby zapewnić młodzieży atrakcyjne gry i zabawy. Kiedy rok później przyjechał do Krakowa z Brunszwiku, przywiózł ze sobą kilka uszatych. Piłki te miały specjalny uchwyt, a sama gra miała wówczas więcej wspólnego z dzisiejszym szczypiorniakiem niż piłką nożną. Mimo nieznajomości zasad, na codzienne gierki przychodziło po kilkaset osób. Czasem nawet obecnych na treningu liczono w tysiącach. Sam futbol stał się w Krakowie niezwykle popularny. Jak pisze Henryk Smarzyński w swojej monografii o profesorze, Jordan był tym, który przywiózł piłkę nożną do Polski jako pierwszy i oddał ją do ogólnego użytku. W latach 1890-1906 piłka nożna na ziemiach polskich przypominała 100 lat wcześniejszy okres angielski. Nie przykładano znacznej wagi do przepisów, a bardziej od zdobycia gola nagradzany brawami był tzw. krakowski wózek, czyli efektowne minięcie kilku rywali w jednej akcji. Pierwszym oficjalnie odnotowanym spotkaniem krakowskiej drużyny jest wyjazd do Lwowa i pojedynek z tamtejszymi piłkarzami działającymi pod egidą Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Mecz odbył się 14 lipca 1894. Lwowianie byli bardziej doświadczeni od swoich kolegów z Krakowa. Przed spotkaniem odbyli oni trening taktyczny pod wodzą członka Towarzystwa Niedzielskiego. Ten podpatrzył grających w Odessie Anglików i nakierował swoich podopiecznych tak, aby wygrali prestiżowe spotkanie. Na boisku tego dnia pojawiły się więc dwie drużyny, obie, co ciekawe, w białych koszulkach. Różniły ich tylko kolory spodenek. Krakowianie ubrani w granatowe, lwowianie w popielate. Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył dla gospodarzy Włodzimierz Chomicki, który tak opisywał boiskowe wydarzenia. Drużyny po raz pierwszy występowały przed widownią, to też gra od razu stała się nerwowa i chaotyczna. Kibice zupełnie nie rozumieli zasad gry, a sami zawodnicy starali się za wszelką cenę wkopać piłkę pomiędzy proporcje wyznaczające bramkę przeciwnika. Była to wielka gonitwa za piłką. Mecz nie trwał zbyt długo, bo został przerwany już w 6 minucie. Tuż po trafieniu Chomickiego kierownik z lotu nakazał odgwizdać koniec spotkania. Boisko musiało być bowiem zwolnione dla pokazu ćwiczeń gimnastycznych. Okazja na rewanż nadarzyła się dopiero po 12 latach. 4 czerwca 1906 roku do Krakowa na turniej dla młodzieży przyjechały dwie lwowskie drużyny. Z grona miejscowych uczniów i studentów wyłoniono piłkarzy o najlepszych umiejętnościach, którym następnie wyjaśniono najważniejsze przepisy gry. To właśnie oni stworzyli pierwszą, w pełni zorganizowaną drużynę w Krakowie. O tym dniu najwięcej do powiedzenia miał Józef Lustgarten, członek krakowskiego zespołu. Już samo pojawienie się piłkarzy lwowskich wywołało poruszenie. Kraków ujrzał po raz pierwszy drużynę piłkarską ubraną w jednolite kostiumy. Efekt był nadzwyczajny. Na boisku wyszły dwie drużyny lwowskie, Czarni i drużyna 4. gimnazjum. Krakowianie nie byli jednak gotowi na przyjazd dwóch zespołów. Czarni mieli pierwotnie zagrać z pierwszą i jak na razie jedyną drużyną z Krakowa. Dla zespołu 4. gimnazjum brakowało jednak rywala. Nieprzygotowani organizatorzy podjęli decyzję o złożeniu kolejnej drużyny z widzów zgromadzonych na turnieju. Rewanżowe spotkanie, czy jak wtedy określano je mianem zapasy, zakończyły się wynikami 2-0 dla Czarnych i 4-0 dla 4. gimnazjum. W dzienniku Nowa Reforma tak zredagowano relację z tego wydarzenia. W pierwszej połowie lwowscy zapaśnicy zdobyli dwukrotnie bramkę, wykazując umiejętną ciągłość gry, wyborne orientowanie się w każdej pozycji, zręczne unikanie niebezpiecznego położenia przez przerzucanie piłki, doskonałego bramkarza, celowość każdego ruchu i wspólnotę gry. Drugie zapasy z klubem lwowskim dały łatwe zwycięstwo nad grupą krakowską, w ostatniej chwili złożoną. Szkoda, że do tych zapasów przyszło, bo nie przyniosły one zwycięzcom chluby nad przeciwnikiem, a improwizatorom dały z góry przewidzianą klęskę.
Wizyta lwowskich klubów była propagandowym sukcesem. Ówcześni instruktorzy sportu zrozumieli, w jaką stronę musi zmierzać gra, aby widowisko było efektowne i przyciągało tłumy. W czerwcu 1906 roku na Błoniach wymalowano 4 prowizoryczne boiska, gdzie do końca wakacji trenowali uczniowie i studenci. Z czasem zaczęli oni łączyć się w drużyny ponad podziałami akademickimi. Najbardziej trwałym wówczas zespołem byli biało-czerwoni, których tradycja uważa za najstarszą drużynę miasta. Wywodzili się z zespołu przewodników, którzy 4 czerwca rozegrali mecz z czarnymi. Z czasem drużyna ta była nazywana pierwszym klubem studenckim. Często mianowano ich także drużyną Szeligowskiego od nazwiska kapitana. Nazwa biało-czerwoni przyjęła się na stałe, gdy drużyna została wyposażona w białe koszulki z czerwonymi pionowymi pasami. Piłkarze tego zespołu byli najlepszymi wówczas zawodnikami w Krakowie i w przypadku wyboru strojów mieli pierwszeństwo. Naturalnie więc postawili na barwy narodowe, co pod zaborem miało wyjątkowo patriotyczną wymowę. Klub przetrwał tylko do wiosny 1907 roku, gdyż właśnie wtedy urzeczywistniona została fuzja biało-czerwonych z klubem, którego historię poznacie właśnie teraz. Przegrany mecz 0-4 z piłkarzami 4 gimnazjum nie zniechęcił drużyny złożonej na prędce z widzów pierwszego spotkania. 13 czerwca w dzienniku Nowa Reforma pojawił się komunikat o założeniu akademickiego klubu futbolowego. Piłkarze zorganizowali codzienne treningi i nabyli jednolite stroje, białe koszulki z niebieską szarfą. Akademicy niechętnie ćwiczyli z innymi zespołami, dlatego na Błoniach byli nieco odizolowani od reszty. W ciągu 3 miesięcy ustalili jednak stałą kadrę liczącą 15 zawodników. W tym samym czasie postanowiono nadać zespołowi nową nazwę. Ja, najmłodszy między obecnymi, nieśmiało wystąpiłem z wnioskiem nadania klubowi nazwy Krakowia. Dyskusja zakończyła się natychmiast, wspominał Józef Lustgarten. Stała nazwa zespołu pomagała piłkarzom utożsamić się ze swoim miastem oraz powstającym właśnie klubem sportowym. Krakowia była drugim po biało-czerwonych zespołem w mieście, ale bardzo szybko zyskała wielu fanów. Zmieniono także stroje z białych z niebieską szarfą na ciemno-niebieskie z białą szarfą. Szarfę szybko zrzucono, gdyż zwyczajnie przeszkadzała w grze. Biało-niebieskie barwy miały być widocznymi znakami łączności z Krakowem. Choć w mieście piłkarzy Krakowi nazywano akademikami, ci za wszelką cenę chcieli przemianować się w świadomości kibiców na właściwą nazwę. Udało im się dopiero wiosną 1907 roku przy okazji fuzji, do której zaraz wrócimy. Z 4 zespołów, które odegrały zasadniczą rolę w początkowym okresie polskiego piłkarstwa, zdecydowanie najmniej informacji jest o drużynie czerwonych. Nazwa pochodzi od koszulek, w których piłkarze rozgrywali swoje mecze. Były to czerwone stroje z 2 niebieskimi gwiazdami. Często zawodników tych nazywano także drużyną Jęknera i podobnie jak w przypadku biało-czerwonych, od nazwiska kapitana i założyciela. Późną wiosną 1906 roku powstała jeszcze jedna drużyna. Pewnego popołudnia w drugiej szkole realnej profesor Tadeusz Łopuszański zaproponował uczniom założenie klubu sportowego. Ci zareagowali bardzo entuzjastycznie i jeszcze tego samego dnia wyszli na swój pierwszy trening. Byli 4. i zarazem ostatnią drużyną, która otrzymała stroje. Czarne koszulki przepołowione niebieską wstęgą. To właśnie wspomniana wstęga narzuciła nazwę Wisła, stając się jednocześnie symbolem polskiej rzeki. Miał być to przejaw patriotyzmu, na jaki postawili również biało-czerwoni i Krakowia. Z innych źródeł wiemy jednak, że zespół ten nazywano także drużyną Szkolnikowskiego, oczywiście od nazwiska pierwszego kapitana. Ze wszystkich krakowskich zespołów ten był najbardziej jednolity. Jak to się stało, że z 4 pionierskich drużyn dziś znamy tylko 2? Jesienią 1906 roku z inicjatywy doktora Tadeusza Konczyńskiego zorganizowano turniej piłkarski, zwany także turniejem jesiennym. Można by go określić jako pierwsze mistrzostwa Krakowa w piłce nożnej. Nierozstrzygnięte zostają również miejsca końcowe. Ze wspomnień Józefa Lustgartena prezentują się one tak. Natomiast według przeglądu sportowego z 1921 roku kolejność jest następująca. Liczba drużyn biorących udział nie jest znana, waha się ona między 16 a 40. W roku 1907 doszło do fuzji. Wisła pozostała przy swojej nazwie, ale przejęła barwy czerwonych, ubierając się w koszulki tego koloru i umieszczając na nich z początku niebieską, a po jakimś czasie białą gwiazdę. Wisłę nazywano czerwonymi jeszcze do lat 60. Wiślacy coraz bardziej utożsamiali się jednak z innym symbolem. Wkrótce zyskali nowe określenie – Klub Białej Gwiazdy.
Połączenie obu drużyn nastąpiło w kluczowym dla Wisły momencie. Jesienią, złożona z uczniów tylko jednej szkoły drużyna, miała w niedalekiej przyszłości cierpieć na braki kadrowe. Większość zawodników wyjeżdżała bowiem na studia do Lwowa. Według ustaleń profesora Łopuszańskiego z liderem Czerwonych, profesorem Weissenhoffem, Wisła dała nazwę nowemu klubowi, a my daliśmy barwy koszulek. Biało-czerwoni zagrali w swojej historii tylko 9 spotkań. Ich statystyki to 7 zwycięstw i 2 remisy, a bilans bramek wyniósł 24-2. Byli drużyną, która trenowała znacznie wcześniej od pamiętnych meczów, kiedy do Krakowa przyjechały 2 lwowskie kluby. Trwałość zespołu nie była jednak tak mocna jak drugiego zespołu utworzonego 4 czerwca. Współzałożyciele Biało-Czerwonych i Krakowi spotkali się wiosną 1907 roku, by wspólnie utworzyć jeden klub – Klub Sportowy Krakowia. Pierwsi podarowali białe stroje w czerwone pasy, natomiast nazwę odziedziczono po akademikach. Tak, z 2 najstarszych zespołów Krakowa powstał jeden, który uznawany jest za najstarszy istniejący polski klub sportowy. Pierwszy, w pełni udokumentowany mecz derbowy odbył się 20 września 1908 roku i zakończył się wynikiem 1-1. Reszta jest już tylko historią. Starcia Wisły z Krakowią traktowane są jako najważniejsze derby w polskiej piłce nożnej. Są to także najczęściej rozgrywane derby w naszym kraju. Takich pojedynków było już 199. Brytyjskie pismo Daily Mail w 2009 roku umieściło derby Krakowa na 13. miejscu swej listy największych derbów świata. Każde ze spotkań miało własną historię, towarzyszyło im mnóstwo emocji i wyjątkowych chwil. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału i pozostanie do samego końca. Jeśli podobał Ci się ten film i w przyszłości chciałbyś dowiedzieć się więcej o historii polskiej piłki, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać pod tym filmem, o czym ma być następny odcinek.